Biblioteka Publiczna w Suwałkach podsumowała statystyki czytelnictwa za ubiegły rok. Najaktywniejszy czytelnik wypożyczył aż 256 książek. W bazie Biblioteki Głównej i jej oddziałach zarejestrowanych jest 10 681 czytelników. Wśród nich są oczywiście dzieci, dorośli, osoby pracujące, osoby niepracujące, czyli bo takie sobie różne statystyki robimy, roczne, różne kategorie wiekowe i zawodowe. Suwalscy miłośnicy literatury pięknej i fachowej odwiedzili bibliotekę w ubiegłym roku ponad 91 tysięcy razy. Okazuje się, że w niektórych kategoriach wiekowych i zawodowych czytelnictwo nieznacznie spada, w innych z kolei wzrasta. Wzrosło szczególnie wśród najmłodszych, z czego się bardzo cieszymy. Mamy więcej czytelników dzieci i młodzieży. I w tej kategorii, czyli od 5 lat do 19, mamy 3225 osób zapisanych. Oczywiście te maluchy przychodzą z rodzicami, rodzice ich zapisują i rodzice im pewnie czytają książki, ale już starsze dzieci, starsza młodzież czytają sami. Maria Kołodziejska chwali szczególnie dwoje czytelników. Nie wiem, czy mogę mówić, chociaż mogę. Myślę, że bardzo pochwalę panią Halinę Nawrocką, która przeczytała, wypożyczyła 256 książek. To jest rekordzistka, która przeczytała najwięcej książek. Ale niewiele jej odbiega pan Ryszard Zdancewicz, który wypożyczył 252 książki. To są nasi rekordziści. No i chyba nie muszą być, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że czytelnicy tak wiele książek wypożyczają i tak dużo czytają. W grupie najpoczytniejszych pozycji znalazła się seria powieści o Harrym Potterze. Wśród książek dziecięcych, młodzieżowych, ale w ogóle w całej literatury Harry Potter jest najczęściej wypożyczany. I to i tom pierwszy, i drugi, i Harry Potter, i Kamień Filozoficzny, i Komnata Tajemnic. To są takie rzeczywiście hity, bo wypożyczanie tych najważniejszych, tego Harry Potter i Przeklęte Dziecko, 63 razy ta książka była wypożyczana w ciągu roku. To jest bardzo dużo. W pierwszej dziesiątce uplasowała się najnowsza powieść Judy Picoult, Już czas, którą wypożyczono 62 razy. Taką młodzieżową, powiedzmy, pozycją to jest mitologia, czyli wierzenia Greków i Rzymian Jana Parandowskiego. No jako lektura 58 wypożyczeń. A poza tym to są przede wszystkim literatura obyczajowa, czytana głównie przez panie. To jest Jodi Picou, bo to mówię tylko o autorach. Anna Fitzner-Ogonowska, kto tam jest? Richard Paul Evans, Krystyna Mirek, Katarzyna Michalak. To są tacy, Kamila Lackberg, to są tacy najbardziej popularni autorzy, ale już takiej literatury dorosłej. Na stronie internetowej biblioteki umieszczona jest lista 100 najchętniej czytanych książek. Zdecydowanie przeważają tu nowości wydawnicze dla dorosłych. Głównie jest to tak zwana literatura kobieca. Pracownicy biblioteki, by promować czytelnictwo, zachęcają do zaglądania i czytania książek z półki Książka z kluczem. To jest półka, przed którą stoję. Półka, czyli Książka z kluczem. To są książki, które są wybierane przez jedną z naszych pań bibliotekarek według specjalnego klucza. Czasami są to książki na określony temat, czasami są to książki, no, na przykład o niebieskim kolorze okładki. Ten klucz może za każdym razem jest inny. Informacje o tym, jakie książki zostały wyciągnięte z lamusa w danym miesiącu, znajdują się na plakatach, ulotkach i na stronie internetowej.